tu nagle jeden błąd może zniweczyć wysiłek całego zespołu. Proszę tylko spojrzeć, proszę Państwa. Mamy wyrównanie w tym spotkaniu. No i wracamy właściwie do początku. 1-1. Delgado. Bradley. Dobra pozycja do oddania strzału. Brawa za to przejęcie w polu karnym. Hunter. Pokonuje z piłką kolejne metry. Uderza. Ależ to była fantastyczna. Pięknie. Będzie rzut rożny dla Los Angeles Galaxy. Rzut rożnego w pole karnym. Van Damme. Niebezpieczny strzał. Wychwycony przez bramkarza. Fatalne podanie, no i strata. Delgado. Bradley. No i znowu są przy piłce. Ważne przejęcie. O kurde. Dupa. O, jeszcze nie dupa. Robi się niebezpiecznie. Dupa. Gwizdek sędziego i rzut wolny dla Toronto. Co tam było znowu? Cholera jasna. Dobrze udało się przeciąć to podanie. No, już blisko pole karne. Bradley. Drybluje w stronę bramki. Zagrywa do tyłu. Do... Nie ma. Ech, przestrzelił stanowczo za wysoko. Kiepskie podanie. Może być groźnie. No, piłkę odebrał i stracił. 1-1 to rezultat po pierwszej połowie. No dobra. W drugiej trzeba się wziąć w garść i strzelić jeszcze jedną bramkę, bo dwie. No bo ci tu kurde ostro atakują, strzały 6, nie? Pierdziele. I sędzia w Kalifornii rozpoczyna grę. Słabo. Pytanie, sędzia przerywa grę. Był faul, jak zareaguje? Jakie faule normalnie? Chris Mavinga. No, z tego miejsca można strzelać. Szansa na oddanie strzału. No, gdyby nie spudłował, a tak remis. Drumor. Osorio. Blisko pole karne. Dobrze prowadzi piłkę. Delgado. Powiem krótko, nagroda dla fajtłapy miesiąca wędruje w... Dobrze, że butów nie zgubił podczas drybu. Fajciofa miesiąca. Nieźle. Serio, teraz o tej godzinie w niedzielę? Kto to tak wierci? Mój Boże święty. No, będzie zmiana. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. 15 minut drugiej połowy już za nami. Osorio.
Blisko pole karne, może strzelać. Jones, wychodzą. Dobrze się pokazał. Świetnie przejął to prostopadłe podanie. Gol! I prowadzą! Świetne wyczucie trenera, co za zmiana! No i dzięki temu mają bramkę! Pięknie. Mamy powtórkę bramki. Trzeba zauważyć, Jacek, że jej zdobywcy nie przeważali w tym spotkaniu. Rywale wyraźnie dominowali. Tyle, że niewykorzystane okazje lubią się mścić. Przy niewielkiej różnicy bramkowej wystarczy drobny błąd, dlatego nikt nie będzie tutaj spokojnie czekał na rozwój wypadków. Jest 2-1. Dobrze, teraz wyłuskali piłkę rywalowi. No i kolejne jego dobre podanie. Dobra pozycja do oddania strzału. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Alessandrini. Rozpoczynają kontratak. Przy piłce Hunter. Jest! Jest piękny gol. I mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. Fantastycznie się go dzisiaj ogląda. Już drugi raz wpisuje się na listę strzelców. Grał naprawdę doskonale. Teraz trener daje mu odpocząć. Owszem, dał nam dziś prawdziwy pokaz swoich umiejętności. Wynik 3-1 nie daje gwarancji, jak mówi się w żargonie, dowiezienia zwycięstwa. I obie drużyny dobrze o tym wiedzą. Mogą teraz skarcić rywali. Ależ go wypatrzył. Świetnie. Jest okazja do strzału. Jest bramka. Proszę tylko spojrzeć. Idziemy. Tę radość kibiców na trybunach. Złożył się, strzelił i jest gol. Pokazał trenerowi, że ten słusznie zrobił, wprowadzając go na boisko. Dzisiaj można o nim powiedzieć, że jest prawdziwym utrapieniem bramkarza rywali. Pokonał go już drugi raz. Te dwa zespoły dzieli przepaść, jeśli chodzi o poziom gry. Justin Morrow robi się niebezpiecznie, ale znakomicie teraz uwolnił się spod opieki. Uderzenie w stronę bramki. Aj, ładnie. Ależ to była fantastyczna obrona. Ostatnie dobre, ofensywne wyjście. Mamy sygnalizację sędziego, że jest spalony. Jednak był spalony. Sytuacja. Zmiana w składzie Toronto. Blisko już do bramki. Czy to może uderzać na bramkę? Tak, tak, proszę państwa, jest gol! Ale on się teraz cieszy. Raz, dwa, trzy. Pięknie. Hat-trick. Czy na tym odliczanie się zakończy? Strzela dzisiaj jak na zawołanie. Fantastyczne uderzenie. Ja on też z dziesiątką jest niezły, kurde, powiem wam. Zaprzepotała w siatce. Ale świetny strzał. Powtórki takich bramek można oglądać bez końca. Ricketts. Już blisko pola karnego. Sebastian Giovinco. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Słaby strzał. W ten sposób nie odrobią strat. Boisko opuszcza gracz Toronto. Ależ fatalne podanie. Piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Pięknie go dostrzegł. Świetnie przejął to prostopadłe podanie. Jest! Tak jest! Gol! Świetnie! Naprawdę kapitalnie to zrobili. Dla Huntera to jest trzecie trafienie w tym spotkaniu. Hat-trick tego chłopaka w takim meczu, jestem pełen podziwu. Spójrzmy na to jego piękne uderzenie. Hat-trick to jego wielki dzień. Jest w niesamowitej formie. Wykorzystał bezbłędnie wszystkie okazje. Pięknie. Mecz powoli dobiega końca. 6-1. Ale dla jednego z rywali sprawa nie wygląda zbyt różowo. Nice. No dzisiaj chyba przeszedł samego siebie. Naprawdę fantastyczny występ. Fantastyczny mecz. Długo go będzie pamiętał. W końcu niecodziennie można ustrzelić. Przestrzały trzy bramki, no proszę.
O jeju, nie sprawia, nie, nie chcę. Jak te bramki wpadają. Dawać mi tutaj premię. Atrybuty, atrybuty, pięknie. Nice. Dobra, na razie nic. Dobra, co tutaj mamy? Zgarnię kolejny komplet punktów. Co na pewno pomoże, czyżby powrót na szczyt? No, oby, oby. Wiedziałem, że zabłyśniesz. Dobra, dobrze wiedzieć, że walczy o playoff. Nauczyłem go wszystkiego, co umie. Wlewacz. Muszę przyznać, że Aleksander naprawdę dobry, tylko dzięki niemu mamy wciąż szansę na grę w playoffach. O, no proszę. Sprawił, że Galaxy wciąż ma o co grać w tym sezonie. O, no proszę. Jak chwalą i wychwalają. No. Prowadzi legę do pucharu. Jak to tutaj wygląda? Okej, okay, dobra. Powinno być git. Co tu jeszcze jest? A, to jest to. Dobra. Lecimy dalej. Well, you got the deal. Pinching myself. Filming starts next week. Michael really came through. Oh, I should hope so, too. Good for you, son. You always want your kids to have it better than you did. Look, there's something I need to discuss with you. It's, Not again. Oh, don't look now. Isn't that a guard across the dressing room? Kim, what are you doing here? So you told him. Kim? Apparently it was just never the right time. I've been dying to meet you. I couldn't believe it when Dad told me you were moving over here. Dad? What? You haven't told him? Alex. Wait, you're telling me this is my sister? Alex, I was waiting until you got settled, son, letting you concentrate on your football. Is this some kind of wind-up? I was thinking the same thing. Are you serious? You haven't told him yet? I can't handle this right now. Still my head in. Alex. I just need a moment to think. Tak sądziłem, córka. Kombinowanie się z Hennem to coś, co powinno się zdarzyć tylko w jakiejś grze wideo. Więc od swojego źródła młody Aleksander trafił pod skrzydła Henry'ego niezłego. Zdobył Alex mentora. Witaj w rodzinie, Coca-Cola, nice. Okej. Wolny trening, o, no proszę. I trust we're all feeling. No daj ćwiczenie. Agresję, nie, to jest obrona, podania. Dribbling. Podania.
I coś z driblingiem by się przydało. Kontrola piłki. No dobra, idziemy. No tak, kurde, stary. Nie, za mocno. Powtórzyć trzeba. Nope. Yeah, pierdziele. Zawiesił się trening? Lul. Jaki zes. Bo może być, dobra, nie będę narzekał. Właściwie przez ten grać te chore gry i zabiję potwory, a nie. Oj, tam potwory, potwory poczekają. Chore gry nie. O co ci chodzi, Haju? O co ci chodzi? Nie podoba ci się FIFA? Potwory, jakie potwory? O co ci chodzi? Jakie potwory? Gdzie ty masz potwory? To, że masz pod łóżkiem potwory, to wiesz, nie? Potwory. Cykor jeden. Muszę mu zabijać potwory. No kurde, jak ja mam to zrobić? Okej. Okay. Okej. Okay. Najwyraźniej tak. Nie. A, podanie górą. Okej. Okay. Dam ci zlecenie zabicie kilku potworów w Velen. Nie, 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 nie. A, i teraz z powrotem, okej. Okay. Elipa lipa.
A, bez nadzieja. Dziewięć sekund, dobra, zdobądźmy tą resztę punktów, albo i nie. Aha, nieźle. Orynami gardzę? Oczywiście, że gardzę, tylko goldzik, a nie oryny. Oryny, panie. A, no to ja wiem, że jestem słaby. Spokojnie, wybitny nie jestem we FIFA. Goldem, panie, musisz patrzeć. Goldem, a nie jakimiś orenami. Alex Hunter, friend of the stars. Sure you want to be seen walking around with me? I'm man enough to admit it when I'm wrong. Thought you were a joke when you started hanging with A-listers, but you've been playing out of your mind, man. Jak to cebula? Twoja cebula. Niewygalski zdrajca. I appreciate it. Just keep up the good work. Don't be getting too dazzled by those Hollywood lights, all right? Niewygarski zdrajco. Ja ci dam, kurde. No Niewygarczyka mnie porównywać. Chamy jeden. Ta fryzura, Boże. Ty widzisz i nie grzmisz. Boga nie ma. Tyle w temacie, Jan. dobra, siła strzału, celność główek, strzały z daleka, dobra, tu sobie przepakujmy w to, okej. Okay. Będzie git. Piąte miejsce nadal. To było do Zeusa, albo potwora spaghetti. Kolejny z potworami. Widzisz, Haju, to ten, to jak chcesz ten oreny zarobić, to ten, idź do Anna, Ann ma jakieś potwory ze spaghetti albo coś tam, więc możesz ubić ze spokojem. Bij tam ile wlezie, nie? Spaghetione. Z największego stadionu piłkarskiego świata, BC Play Stadium, Vancouver. Witają Państwa, Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Dzisiaj Vancouver Whitecaps grają przeciwko Los Angeles Galaxy. Na ekranach widzimy teraz, w jakim ustawieniu zagrają gospodarze. Świetnie przejął to prostopadłe podanie. Za lekko. Trzymał piłkę w rękach. Jonathan Dos Santos. No już blisko pole karne. Alex Hunter, zaprzepaszczona spalony. Na zdobycie bramki, spalony. Tylko Harry cię rozumie. On tylko stwarza pozory, więc wiesz, był spalony, niestety. Toczy się piłka, kto teraz ją... Jezus Maria, kto wymyśli to słońce, kurde, na tej murawie po jednej stronie. Guzik widać. Uderzenie. Dobrze się zachował bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. No, zażegnali niebezpieczeństwo. Montero. No, może być groźnie. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Dobrze się pokazał. Idziemy tu, idziemy. O ty kurde, chamie jeden. Hunter, dawaj tą piłę. No nie, jednak nie. Montero. Blisko pole karne. O, wleciał na mnie jak kamień. Nie ma. We własnym polu karnym.
Alex Hunter. Czyste zagranie, przejmuje piłkę. A, znowu strata piłę. Dawać piłę, jak chce gola. Odegrał ponownie piłkę. Jaka w ogóle jest najnowsza? 19. To jest 18 akurat. Prawie bez usprawnienia, co grałeś, Haju? A. Moja. Nie, jego była. Czemu tak zlekał? No, zastanawia się, czy nie strzelać. Zablokowane to podanie, piłka odbita od rywala. Alessandrini. Dochodzi do piłki, jest niebezpiecznie. Aj! Teraz do przodu. Uderzenie w stronę bramki. I róg. I za chwilę wznowienie gry, odrzut rożnego. Jej, po prostu. Ja ci powiem, że są usprawnienia. Tak swoją drogą. Są. Dośrodkowanie z narożnika boiska. O kurde. Ale kiepsko. Dobrze przeczytał podanie. Jaka bieda. O. Tyle, ile było mikropłatności, jakby nie patrzeć. Już blisko pola karnego. Tam się za wiele nie zmienia, co do mikropłatności. Znaczy, no głównie zmiany są na pewno w fucie, bo futy żyją, jakby nie patrzeć, nie? A reszta to tam wiadomo, nie? Bida. No, z tego miejsca można strzelać. Przejęcie piłki pod własnym polem karnym, dobra interwencja. To powoli rozegrać. Liczyli na więcej miejsca w ataku, to się przeliczyli. Dośrodkowanie, popatrzmy, walczą. Skuteczna interwencja, ale grają dalej. I znowu nic. Ten jest pierwszej połowy. I Galaxy wciąż nie łapie się do playoffów. Spodziewam się, że po przerwie zaatakują, żeby nie zostawiać sprawy awansu na ostatnią kolejkę, bo to i granie z losem. Jakbyś podsumował grę, Alexa, rozgrywkę. Nie, są. A czy teraz wam nie powiem z głowy, jakie konkretnie, ale generalnie w rozgrywkach są zmiany. Jeśli chodzi o dribbling, podania i tak dalej. Z tego, co pamiętam jeszcze. Porównanie pomiędzy 17, 18 a 19. Tam spore usprawnienia są. Ale tak poza tym, to tak jak mówicie, tam za dużo w sumie nie mam, jakby nie patrzeć, nie? Ale no, to co zrobili, no to tak czy siak duże są, nie? Jak na EA. Tak, przecież popatrzcie sobie.